Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Janusz Steinhoff, były wicepremier. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Od jakiegoś czasu zadaję takie proste pytanie. Kto wygra wybory? No, tego nie wiem. Tego pewnie nikt nie wie. Kampania wyborcza jest w toku. Ona się zaczęła wyjątkowo wcześnie. No cóż, ja nie ukrywam swoich preferencji politycznych. Chociaż ubolewam nad faktem, że debata publiczna przed wyborami parlamentarnymi jest generalnie niemerytoryczna i to jest specyfiką akurat tego czasu, dlatego że marzy mi się sytuacja, w której główne siły polityczne na naszej politycznej scenie spierałyby się o programy, natomiast tutaj większość czasu poświęca się taktyce, która wpasowana jest w nieznaną strategię, tak bym to określił. Mam nadzieję, że to się zmieni z czasem. Że naprawdę? Mam taką nadzieję, chociaż ta nadzieja nie jest nadmiernie przywiązująca w tej chwili moją uwagę. A zaskakuje pana to, że jednym z głównych tematów kampanii wyborczej stali się uchodźcy, migranci i polityka emigracyjna? Znaczy, panie redaktorze, ja w ogóle bardzo krytycznie oceniam to, co rządzący mówią o Unii Europejskiej, to, co jest przedmiotem kampanii wyborczej, może uzasadnione z przyczyn socjotechnicznych, ale fatalne, biorąc pod uwagę przyszłość relacji naszego kraju z naszymi partnerami zagranicznymi. No, pamiętajmy o tym, że głównym priorytetem politycznym Polski po 1989 roku, wówczas gdy zaczynaliśmy tą wielką operację przebudowy naszego państwa, budowy polskiej demokracji w Sejmie Kontraktowym, byłem wówczas posłem i współpracowałem z kolejnymi premierami, były dwa priorytety polityczne, czyli członkostwo w Unii Europejskiej i członkostwo w NATO. Natomiast jestem przekonany o tym, że gdyby obecna koalicja polskiej prawicy rządziła wcześniej w Polsce, nie bylibyśmy ani w NATO, ani w Unii Europejskiej. Naprawdę? Rząd jest bardzo pronatowski, a jeżeli chodzi o Unię Europejską, to co prawda od strony werbalnej tam się pojawiają wypowiedzi, no w sferze werbalnej tam jest dużo krytyki Unii Europejskiej, natomiast z drugiej strony jest taka pragmatyka pokazująca, że Unia Europejska to są jednak korzyści. Jeżeli chodzi o członkostwo w NATO, to jak pan wie zapewne, panie redaktorze, żeby zostać członkiem NATO, na to muszą zgodzić się wszystkie kraje członkowskie. Podejrzewam, że biorąc pod uwagę retorykę antyniemiecką, retorykę również bardzo krytyczną w odniesieniu do innych krajów, z tym mielibyśmy problem. Ja w ogóle twierdzę, że polityka zagraniczna Polski, ta główna oś od 1989 roku, która nie stanowiła kontrowersji na politycznej scenie. Polityka zagraniczna była zawsze polityką realizowaną w oparciu o konsensus polityczny. Tak to było i... To prawda, bez względu na to, czy to był rząd solidarnościowy, postsolidarnościowy, czy postkomunistyczny. Tak, oczywiście. Takim symbolem dla mnie tych sposobów uprawiania polityki była uroczystość, którą zorganizował Jerzy Buzek, po wejściu Polski do NATO. To był wielki sukces, sfinalizowanie rozmów z naszymi partnerami. Profesor Geremek podpisywał w Waszyngtonie to porozumienie. Natomiast Jerzy Buzek zaprosił na tą uroczystość, świętował wejście Polski do NATO w towarzystwie wszystkich swoich poprzedników. Zaprosił zarówno Tadeusza Mazowieckiego, Jana Olszewskiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Hannę Suchocką, Włodzimierza Cimoszewicza, nieżyjącego już premiera Oleksego, Pawlaka
I jako, że doskonale wiedział o tym, że jemu przypadł w udziale zaszczyt sfinalizowania tych rozmów, natomiast te rozmowy prowadzili również jego poprzednicy. Podobnie było z Unią Europejską. Nie zapominajmy o tym, że pierwszym sygnałem naszego zwrotu politycznego po 1989 roku był fakt nawiązania stosunków dyplomatycznych ze wspólnotami europejskimi. I Tadeusz Mazowiecki powołał pierwszego ambasadora w osobie Jana Kułakowskiego, też nieżyjącego, we wspólnotach europejskich. Także to dążenie do powrotu do Europy po tej separacji Polski, jak całego bloku tak zwanego socjalistycznego, i członkostwo Polski w NATO było niekwestionowane przez ówczesne elity. W polityce zagranicznej trzeba oczywiście pamiętać o swoich interesach. Moje rozmowy jako wicepremiera czy ministra gospodarki w wielu stolicach świata nie były łatwe. One się bardzo często w nich się pojawiało coś takiego, co ja nazywam walką o swoje interesy. Wszyscy mówią o przyjaźni, wszyscy mówią o dobrosąsiedzkich stosunkach i tak dalej, i a tak biznes dalej. To jest biznes. Natomiast każdy pilnuje swoich interesów i dlatego też rozmowy o wejściu Polski do Unii Europejskiej i te negocjacje akcesyjne, które w większości prowadził rząd Jerzego Buzka, były niesamowicie trudne. Ja wówczas miałem wielkie pretensje do części dziennikarzy w Polsce, którzy nas, czyli rząd Jerzego Buzka, atakowali za niewystarczające tempo zamykania kolejnych obszarów negocjacyjnych. Wówczas powiedziałem, że gdybyśmy chcieli brać udział bezkrytycznie w tym wyścigu, to byśmy po prostu zamknęli wszystkie negocjacje we wszystkich obszarach, przyjmując stanowisko Komisji Europejskiej. Natomiast trzeba mieć świadomość, że stanowisko Komisji Europejskiej było wypadkową stanowiska wielkich koncernów europejskich, poszczególnych krajów, które nie zawsze były całkowicie zbieżne z interesem Polski i trzeba było szukać kompromisu. Żeby znaleźć kompromis, muszą być dwie równoprawne strony przy stole negocjacyjnym. Także osobiście uważam, że polityka zagraniczna obecnej koalicji, ta retoryka antyniemiecka, powrót do języka, o którym zapomnieliśmy już w polityce zagranicznej, no absolutnie nie sprzyja dobrosąsiedzkim kontaktom. Pamiętajmy o tym, że Niemcy byli krajem, który bardzo zabiegał o członkostwo Polski w NATO i członkostwo Polski w Unii Europejskiej. No właśnie, mówi pan o tej walce interesów często rozbieżnych. Jak spojrzymy na relacje polsko-niemieckie i te interesy, one są często rozbieżne, chociażby w polityce energetycznej. Jak spojrzymy na takie drobne, nie chcę powiedzieć złośliwości, ale rozbieżne interesy, czyli ten słynny tor podejściowy do Świnoujścia, o który to spieramy się z Niemcami od 1945 roku, bo to jest spór sięgający jeszcze Niemiec Wschodnich i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Jak walczyć o te interesy, żeby z jednej strony wywalczyć to, na czym nam zależy, z drugiej strony nie być posądzanym o to, że burzymy jakiś konsens, próbujemy wyjść z Unii Europejskiej. Panie redaktorze, otóż jeżeli ja mówię o dobrosąsiedzkich relacjach, to nie myślę wcale, aby naszym sąsiadom we wszystkich sprawach ustępować. Trzeba budować kompromisy. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, trzeba umieć zbudować koalicję krajów, które będą nas popierać w istotnych sprawach. To, co pan mówił o torze podejściowym, zdecydowanie uważam, że Polska ma tutaj rację i powinniśmy o to walczyć, ale walczyć metodami, które są skuteczne. Jeszcze raz podkreślam, profesor Geremek
Bartoszewski, Włodzimierz Cimoszewicz, czy pan profesor Scheinfeld w polityce zagranicznej nie ustępowali zawsze naszym partnerom z Unii Europejskiej czy z innych krajów na świecie. Szukali kompromisu, potrafili przekonać naszych partnerów, potrafili zbudować koalicję. No, w polityce zagranicznej trzeba być skutecznym. Jeżeli argumenty, które wykorzystuje się w polityce krajowej, a odnoszę takie wrażenie, że rząd mówi do zagranicy, do partnerów naszych z Unii Europejskiej czy z NATO pośrednio, czyli poprzez opinię publiczną w Polsce. Ja mam wrażenie, że rząd w ogóle nie mówi do partnerów zewnętrznych, tylko wszystko to, co mówi o tej złej Unii Europejskiej i złych, czy bardzo złych jest Niemcach. Jest pan bardzo nieodległy moim również spostrzeżeniem. Kieruje tak naprawdę na rynek wewnętrzny. Tak jest, tak jest. I tutaj, wie pan, jeżeli się wywołuje niektóre resentymenty o historycznym charakterze, to trzeba mieć tą świadomość konsekwencji z tego wynikających. Jeżeli poważni przedstawiciele polskiego rządu mówią o zamachu smoleńskim, nie mając absolutnie jakichkolwiek dowodów, które by przekonywały zarówno opinię publiczną, jak i naszych partnerów zagranicznych, no to to jest błąd. To jest osłabienie pozycji polskiej również w innych sprawach. Ja w ogóle uważam, że jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, zachowaliśmy się jako państwo niewystarczająco roztropnie, ponieważ uważam, że na samym początku trzeba było przyjąć założenie, że wszelkie dochodzenia związane z przyczynami tej katastrofy powinna prowadzić polska prokuratura, niezależna albo komisja oparta na potencjale krajów NATO. Nie można bowiem oddawać jednej stronie śledztwa, czyli tej komisji anodyny, prawda? Nie można też wyciągać jakichkolwiek daleko idących wniosków z tego, co napisał pan Maciarewicz w słynnym raporcie. Zresztą ten raport jest nie w pełni znany opinii publicznej. Nie podpisało go wielu członków tej podkomisji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że zabrakło tutaj dalekowzroczności od samego początku. I to, co stało się w konsekwencji tej sytuacji na początku, po katastrofie, no ciąży na naszej polityce zagranicznej. To trzeba mieć świadomość, że Rosja nie jest krajem w pełni demokratycznym. Rosja, delikatnie powiedziane. Delikatnie powiedziawszy, Rosja kłamała na arenie międzynarodowej w różnych sprawach. Rosja absolutnie nie ma odpowiedniego poziomu wiarygodności. Jeżeli chodzi o katastrofy lotnicze, no to dobrze i konsekwentnie zachowali się Holendrzy, prawda, prowadząc to dochodzenie w sprawie zestrzelenia nad terytorium Ukrainy ich samolotu. Czy pan, panie premierze, boi się, że PiS wyprowadzi Polskę z Unii Europejskiej? Czy to jest nierealne? Czy to nie leży absolutnie w interesie jakiegokolwiek ugrupowania politycznego? Znaczy, ja mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi. Natomiast mam nadzieję, PiS doskonale wie o tym, że opinia publiczna w Polsce byłaby absolutnie nieprzychylna temu projektowi wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Natomiast poza retoryką, poza zapewnieniami, że obecna koalicja również jest za członkostwem Polski w Unii Europejskiej, no idą działania, które to członkostwo Polski
zdecydowanie osłabiają. Polska nigdy nie miała jakichkolwiek zarzutów o brak demokracji, o procedury niedemokratyczne. To, z czym mamy do czynienia przez ostatnie 8 lat, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jest w ogóle skandal, prawda? To jest w ogóle, chciałbym powiedzieć, z największym smutkiem, że polska polityka coraz bardziej przypomina mi czasy PRL-u, czasy pierwszych sekretarzy, czasy zwasalizowania innych organów państwa, jak Trybunał Konstytucyjny, jak Sejm, prawda? No, sytuacja, w której wprowadza się projekt poselski ustawy w jeden dzień, w drugi dzień się go głosuje, za 10 dni się go nowelizuje, no nie budzi zaufania. Lex Tusk pan mówi. Do nasze, proszę? Lex Tusk pan mówi. Ja myślę nie tylko o tym, ja myślę o wielu innych ustawach, które z punktu widzenia prawnego są ułomne, które są uchwalane na potrzeby, biorąc pod uwagę potrzeby polityczne, bez jakiejkolwiek dbałości o jakość tego prawa. Mamy do czynienia z sytuacją, w której przekładając to na kwestie gospodarcze, dlaczego są tak niskie inwestycje prywatne. Pan premier Morawiecki zapowiadał, że będzie dążył na progu swojego premierostwa, że będzie dążył do poziomu inwestycji na poziomie 25% PKB. One nie tylko nie wzrosły, ale spadły. Zaufanie przedsiębiorców do państwa, do stabilności prawnej, do stabilności systemu podatkowego jest coraz mniejsze i stąd wynikają decyzje inwestycyjne po części. I dlatego też ja myślę, że mamy do czynienia w tej chwili, w tej kampanii wyborczej, no, z debatą o przyszłość naszego państwa. Czy będziemy na rubieżach Europy krajem coraz mniej znaczącym, podobnie jak Węgry, czy też będziemy krajem, biorąc pod uwagę wielkość Polski, jednym z czołowych w Unii Europejskiej. Po wyjściu w Wielkiej Brytanii, no Polska powinna być jednym z wiodących krajów Unii Europejskiej. No takie mam ambicje. Mamy takie ambicje i one są realne. Jeżeli Polska będzie krajem prawa, będzie przestrzegała tych norm, do których przestrzegania zobowiązaliśmy się, wchodząc do Unii Europejskiej, ja nie mam żadnych wątpliwości, że niektóre reformy muszą być realizowane czy kontynuowane. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że nasz wymiar sprawiedliwości, mówię to po części samokrytycznie, jest naszą największą porażką w całym procesie transformacji, że mamy jedne z największych wydatków na wymiar sprawiedliwości w stosunku do PKB i mamy wymiar sprawiedliwości, w którym procesy ciągną się po kilkanaście lat. Mamy sytuację, w której zamyka się do więzienia spektakularnie ludzi niewinnych, oczernia się ich w środkach masowego przekazu. I znowu chciałbym powiedzieć jednoznacznie, nie jest to zjawisko, które ma miejsce jedynie w tej chwili. To zjawisko funkcjonowało w Polsce już kilkanaście, bądź też kilkadziesiąt lat. Pamiętamy, prawda, te spektakularne akcje w czasach nawet rządu Jerzego Buzka ze ściąganiem z promu śmigłowcem asystenta ministra Szeremetiewa. I co się okazało po kilkunastu latach? Że jest niewinny. Tak jest. I mamy do czynienia z sytuacją, w której minister Wąsacz, który został oskarżony, byłem świadkiem na jego procesie, po kilkunastu latach został uniewinniony, a sędzia, który odczytywał ten wyrok, powiedział, oskarżony odbył karę, nie będąc nigdy skazanym. Przecież ten człowiek chodził z etykietą nieuczciwego funkcjonariusza państwa przez kilkanaście lat. Jemu ktoś zabrał kilkanaście lat
z jego życiorysu. I takich ludzi jest bardzo dużo. Że wspomnę pana prezesa Olechnowicza, twórcy potęgi Lotosu. No on akurat nie został zatrzymany. To znaczy został zatrzymany, ale nie został aresztowany. Zatrzymany, tak. Wożony po całej Polsce, zakuty w kajdany, prawda? Pokazywany w telewizji. I nikt go nie przeprosił za to. Prokurator, który wydawał tego typu polecenia, nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Takich spraw w Polsce jest bardzo dużo. Te nocne aresztowania, przewożenia z jednej prokuratury do drugiej, to jest dowód słabości naszego państwa, słabości procedur i dowód na to, że szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości powinniśmy dobrze zreformować, prowadząc dialog z tym środowiskiem, które nie jest przeciwne tym reformom. Natomiast one nie mogą być tak prowadzone, jak czyni to pan minister Ziobro, bo to jest, prawda, kpina z jakiejkolwiek logiki postępowania. Wspomniał pan o niskim poziomie inwestycji krajowych. Rzeczywiście to jest ten wskaźnik, który jest chyba największą bolączką obecnie. Natomiast jak spojrzymy na inne wskaźniki makro, to one są bardzo dobre. Rząd mówi, że mamy mocne, stabilne filary gospodarki, obronione PKB. Nie było spadku. Wzrost PKB w tym roku będzie najprawdopodobniej wyższy niż jeszcze szacowano kilka miesięcy temu. Bezrobocie na rekordowo niskim poziomie, aktywność zawodowa na rekordowo wysokim poziomie, duże wpływy z podatków i bezpośrednich, i pośrednich. Mamy się czym martwić, czy nie? Czy gospodarka jest doskonale? Gospodarka polska po 1989 roku została postawiona na mocnych fundamentach. Nawet złe decyzje rządowe nie są w stanie jej zaszkodzić. Ja nie mówię, że rząd obecny czy poprzedni podejmowały błędne decyzje, jeśli chodzi o polską gospodarkę, tylko błędne decyzje. Błędnych decyzji można by się doszukać w różnych momentach funkcjonowania tej ekipy, że nie wspomnę tylko o ostatniej próbie reformy systemu podatkowego, która skończyła się wycofaniem rządu z różnych obszarów tych reform, bo one były złe po prostu. Natomiast polska gospodarka jest beneficjentem po pierwsze członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To nie transfery z Unii Europejskiej do Polski, ale dostęp do rynku, na którym funkcjonuje 400 milionów potencjalnych konsumentów usług, towarów i tak dalej, i tak dalej. To jest największy profit z członkostwa w Unii Europejskiej. Pamiętam te dyskusje, jak bardzo obawiali się członkostwa w Unii Europejskiej nasi rolnicy. Co się okazało, że rolnictwo jest jednym z największych beneficjentów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ponieważ i polscy rolnicy, i nasi przedsiębiorcy poradzili sobie z unijną konkurencją. Mało tego, w niektórych obszarach okazało się, że Polska potrafi być jednym z liderów, jeżeli chodzi o żywność, jeżeli chodzi o eksport. No nikomu by do głowy nie przyszło 30 lat temu, panie redaktorze, żebyśmy na tak wymagający rynek żywnościowy, jakim jest Unia Europejska, eksportowali takie ilości naszych towarów i w sumie Polska ma superatę, czyli mamy większą wartość eksportu niż importu również w odniesieniu do artykułów rolno-spożywczych. Coś, czego nikt nie przewidywał. No to naszym największym partnerem w handlu zagranicznym są Niemcy. Natomiast z Niemcami również rok temu mieliśmy superatę, czyli mieliśmy nadwyżkę eksportu nad importem. To wszystko dowodzi, że Polska jest atrakcyjnym i rynkiem zbytu, i atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji. Polska ma nieźle wykształconą
młodzież, polskie szkolnictwo jest na niezłym poziomie. Mam nadzieję, że to będzie dalej postępowało. Natomiast ja się patrzę na rządzących przez pryzmat różnych decyzji, które trzeba podejmować. I muszę powiedzieć, że do wielu spraw odnoszę się bardzo krytycznie. Z jednej strony cieszy mnie to, że nastąpił zdecydowanie postęp w ostatnich latach w infrastrukturze, że buduje się autostrady, że minister Adamczyk jest sprawnym ministrem, moim zdaniem, jeśli chodzi o... To akurat odosobniona opinia o tym ministrze, ale doceniam. Ja staram się obiektywnie oceniać wiele obszarów. No i muszę panu powiedzieć, że to jak jednak realizowano program tak bardzo istotny, jak budowa autostrady A1 z problemami z wykonawcami w okolicach obwodnicy częstochowskiej i tak dalej. No jadąc tą autostradą, trudno jest nie docenić jednak sprawności działania. Natomiast oczywiście jest wiele wpadek również w tym obszarze, ale myślę, że powiedział pan, panie redaktorze, o sytuacji budżetowej. Wskaźniki wyglądają całkiem nieźle, tak bym powiedział, jeśli by brać pod uwagę to, co publikuje rząd, myślę tutaj o deficycie, chociaż on ostatnio wrzuł, dzisiaj jest nowelizacja budżetu państwa na rok 2023, rosną wydatki o ponad 20 miliardów. To prawda. To spadają dochody, rośnie deficyt. Jak spojrzymy na realizację budżetu państwa za 5 miesięcy, bo takie dane mamy za 5 miesięcy, to rzeczywiście mamy no już w tej chwili deficyt budżetowy. W zeszłym roku on się pojawił dopiero w grudniu i rzeczywiście wydatki są większe, co wynika w dużym stopniu z reform prowadzonych tym Polskim Ładem, albo jak zwał, tak zwał, tą reformą podatkową. Przychody są niższe, ale też baza w zeszłym roku była no, rekordowa. Mieliśmy napływ kilku milionów migrantów, uchodźców ukraińskich, którzy, powinniśmy o tym pamiętać, napędzają naszą gospodarkę. Ale rzeczywiście, to jest problem siły roboczej, biorąc pod uwagę perspektywy, które rysują prognozy demograficzne. Polska będzie krajem, który jeśli nie rozstrzygnie problemu, po pierwsze nie rozwiąże problemu dzietności małżeństw za pomocą różnych narzędzi, to nie jest prosta sprawa i tego na pewno nie rozwiąże 800+. Francuzi pokazali, jak sytuację demograficzną można zmienić. Natomiast jeśli przyjąć by te prognozy demograficzne, Polska w roku 2100 będzie miała 29 milionów mieszkańców. I nawet nie to jest problemem, tylko ta piramida odwrócona. Tak, oczywiście. Mało tego, nasze społeczeństwo się starzeje. Rząd kolejny nie ma jakiegokolwiek pomysłu na zabezpieczenia emerytalne. Ten system emerytalny nam się będzie zdecydowanie degradował. Pamiętajmy o tym, że nasze społeczeństwo, tak jak powiedziałem, się starzeje, że jest coraz mniej pracujących, przypadających na jednego emeryta. Rząd mnoży niektóre przywileje emerytalne. Decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego przez Donalda Tuska była decyzją odważną, poważną i opartą na prognozach demograficznych. Ale chyba nikt do tej decyzji, do tego rozwiązania nie wróci, przynajmniej nie Panie ma takich redaktorze, głosów. Ja osobiście uważam, że zniszczenie reformy ubezpieczeń społecznych, które wprowadził rząd Jerzego Buzka, która miała założenie jedno, system będzie powszechny, odchodzimy od zdefiniowanego świadczenia
na rzecz zdefiniowanej składki. Emerytura będzie funkcją kapitału, który zbierze. Ale w dużym stopniu tak jest. Znaczy został zlikwidowany. Nie, panie redaktorze, tak nie jest, dlatego że po pierwsze zniszczono system powszechny. Wyprowadzenie służb mundurowych, mało tego, wprowadzenie ustawy w poprzek tego systemu o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin, mnożenie różnych przywilejów. Ale wcześniej już tak było. Był KRUS, był oddzielny system emerytalny dla sędziów i prokuratorów. Problem KRUS-u, ja osobiście uważam, że tak zwany stan spoczynku, rozumiałbym jeszcze sędziów, ale prokuratorów, przecież jest to rzecz bulwersująca opinię publiczną, że 30-paroletni czy 40-letni prokurator idzie w stan spoczynku, a polscy podatnicy go utrzymują. Mało tego, on ma jeszcze apanaże w ramach tej emerytury czy tego stanu spoczynku adekwatne do jego ostatnich zarobków. Mamy do czynienia z sytuacją, w której do służb mundurowych zaliczono w ostatnim czasie strażników sejmowych, co dla mnie jest niezrozumiałe, prawda? Czyli strażnik sejmowy ma zdecydowanie lepsze uprawnienia emerytalne niż poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Ja już nie wnikam w apanaże tych ludzi, czy one są takie same, czy też odwrócone. Także system powinien być systemem powszechnym. System powinien uwzględniać różne uwarunkowania. Natomiast mnożenie uprawnień takich czy innych grup zawodowych, czyli odejście od powszechności systemu, z punktu widzenia zasad sprawiedliwości społecznej nie powinien mieć miejsca, a z punktu widzenia ekonomii jest rujnowaniem, niestety, biorąc pod uwagę prognozy demograficzne całego systemu. Musimy myśleć o tym, czy za 30 lat ten system nam się nie rozjedzie. Wiem, że to pieśń przyszłości. Ukraina w Unii Europejskiej. Przyjmować Ukrainę do Unii Europejskiej, czy jej nie przyjmować? Czy to dla nas, jako dla Polski, będzie zagrożenie, czy to będzie szansa? Osobiście uważam, zresztą tak uważały wszystkie polskie rządy po 1989 roku. Przypominam, że Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy, a kamieniem węgielnym polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku było wspieranie niepodległości Ukrainy. Ukraina powinna być w NATO, Ukraina powinna być w Unii Europejskiej. Oczywiście do tej Unii Europejskiej droga dla Ukrainy będzie trudna, dlatego że Ukraina musi spełnić wszystkie kryteria, musi dokonać ewolucji prawa, które funkcjonuje w tamtym kraju, zredukować czy zlikwidować korupcję i tak dalej, różne patologie. Polska będzie Ukrainę w tej materii wspierać. Polska powinna, tak jak powiedziałem, wspierać i podejmować wszystkie działania, które wspierałyby niezależność, suwerenność i demokrację na Ukrainie. Natomiast czy to będzie dla Polski zagrożenie, gdy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej gospodarczo? Będzie to pewnie większa konkurencja. Konkurencja, czyli jednak będzie. Konkurencja nikomu. Niektórzy mówią zamiast zagrożenie wyzwanie, ale do jednego się to jest, sprowadza. Panie redaktorze, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej o tym powiedziałem, polscy rolnicy twierdzili, że to jest koniec polskiego rolnictwa, że oni sobie nie poradzą z konkurencją, że Polska zostanie zalana dotowanymi produktami żywnościowymi, no bo rolnicy otrzymują dopłaty w Unii Europejskiej i tak dalej. Nawet przy asymetrycznych
dopłatach do rolnictwa w Unii, w większości krajów Unii Europejskiej i w Polsce, polscy rolnicy sobie poradzili. Konkurencja nikomu nie szkodzi, per saldo, natomiast w pewnym okresie stanowi wielkie wyzwanie. I osobiście uważam, że biorąc pod uwagę fakt, że Rosja jest niedemokratycznym krajem, że Rosja od lat prowadzi imperialną politykę, że kolejne polskie rządy miały tego świadomość, czego nie miały świadomości rządy Niemiec czy innych krajów Unii Europejskiej, które uważały, że jakoś sobie można poradzić i Rosję trzeba wciągnąć do demokratycznego świata. Okazało się, że czas przyniósł fiasko tej polityki. Polska jako jedna z pierwszych krajów myślała o dywersyfikacji dostaw nośników energii. Już rząd Jerzego Buzka podejmował decyzję o imporcie gazu z Norwegii, czyli o potrzebie budowy gazociągu Baltic Pipe. Zrealizował to obecny rząd i to jest jego sukcesem. Polska jest całkowicie przygotowana, była jednym z nielicznych krajów, który był całkowicie przygotowany na zawieszenie importu nośników energii z Federacji Rosyjskiej. Rosja powinna być traktowana przez cywilizowany świat w sposób adekwatny do prowadzonej przez nią polityki. Także mam nadzieję, trzymam kciuki za środowisko, za społeczeństwo rosyjskie, że oni też dożyją czasów, gdy Rosja będzie demokratycznym krajem. Jako że odnoszę takie wrażenie, że po rewolucji październikowej tam nigdy nie było pełnej demokracji. Przed też nie było. Przed też nie było. Takim, powiedzmy, czasem zalążków demokracji był rząd tymczasowy Kierwińskiego, prawda? Tam się coś wtedy działo. Który nie bardzo panował nad czymkolwiek, więc... Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że demokracja w rozumieniu europejskim no, powinna być budowana na Ukrainie i Ukraina pokazała wielokrotnie, że idzie w tym kierunku i mam nadzieję, że tak będzie. Trzymamy kciuki i Polska czyni wszystko. To jest też porozumienie ponad podziałami politycznymi, z którego się cieszę. Nikt tego nie kwestionuje, z wyjątkiem tam w części Konfederacji, że Polska pomaga Ukrainie, że Polacy robią wszystko, żeby Ukrainę w tych trudnych czasach wesprzeć, a Rosja pokazała, że jest krajem imperialnym, niedemokratycznym i to, co stało się na Ukrainie w tej chwili, jest konsekwencją bierności świata na aneksję Krymu. Stanowisko większości krajów liczących się na świecie, w tym również Unii Europejskiej, było nieadekwatne do tego, co stało się na Krymie, czyli aneksji, czyli zmianie granic w Europie po roku 1989. Zaczęliśmy od kampanii wyborczej, która zdaniem pana jest bardzo niemerytoryczna. Skończymy na kampanii wyborczej i na tych propozycjach społecznych i gospodarczych, które pojawiają się. Czy nie jest pan zaskoczony tym, że Platforma Obywatelska postanowiła grać na boisku PiS-u i jeżeli PiS proponuje waloryzację 500+ do kwoty 800 zł, Donald Tusk mówi super, ale nie od stycznia, tylko od czerwca. Jeżeli rząd wprowadza kredyt 2%, Donald Tusk mówi fajnie, ale zrealizujmy projekt kredytu 0%. Czy po pierwsze to jest droga do sukcesu dla opozycji, a po drugie, no czy taki wyścig o programy społeczne jest dobry dla państwa? Zdecydowanie na pytanie, które pan zadał na końcu, czy jest dobry dla państwa? Nie.
Myślę, że jest to błąd Platformy, której życzę jak najlepiej w kampanii wyborczej, ale ściganie się z Prawem i Sprawiedliwością na często nieuzasadnione społecznie, a błędne ekonomicznie programy jest wielkim błędem, zdecydowanie. Tutaj wejście na boisko populizmu jest szkodliwe dla państwa. Jako polityk stałej daty jestem przeciwko tego typu konkurencji w polityce. Ja sobie przypominam kampanię sprzed 20 lat. Kampania AWS-u, Unii Wolności, SLD. No to były kampanie merytoryczne. AWS przyszedł do rządu z napisanym programem ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń społecznych, restrukturyzacji ciężkiego przemysłu i tak dalej. To były często decyzje, bardzo trudne w społecznym odbiorze, ale konieczne z punktu widzenia przyszłości naszego państwa. Reformy Leszka Balcerowicza w czasach rządu Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Leszka Balcerowicza, którego powszechnie populiści w tej chwili tak krytykują, przesądziły o poziomie polskiej gospodarki w obecnym czasie. To były decyzje bardzo trudne w społecznym odbiorze w wielu obszarach, ale konieczne z punktu widzenia przyszłości państwa. Natomiast to, z czym mamy do czynienia w tej chwili w kampanii wyborczej, to, o czym panu powiedziałem wcześniej, to odnoszę wrażenie, to jest festiwal populizmu i nieodpowiedzialnych obietnic. Doświadczenie moje podpowiada mi, że gdy wygrywa się wybory na fali populizmu i nieodpowiedzialnie składanych obietnic, gdy przychodzi takiej formacji rządzić, jest ona w kleszczach populizmu własnej kampanii wyborczej i nie jest w stanie podjąć istotnych decyzji. Takim przykładem dla mnie tego populizmu, który rozpoczął się w Polsce w roku 2001, no była kampania wyborcza właśnie w tym roku. Prawda? SLD wygrało wybory na fali populizmu wtedy. No i cóż, niewiele tych reform, które trzeba było kontynuować, było w stanie zrobić, dlatego że pozostawało w tych kleszczach populizmu kampanii wyborczej. Pamięta pan słynne powiedzenie, że gdy obiecamy gruszki na wierzbie, to one wyrosną. Nie, moim zdaniem poważnie myślące środowiska o przyszłości Polski tego nie akceptują. Ja nie jestem przeciwnikiem różnych transferów społecznych, ale one muszą być dobrze przygotowane, społecznie uzasadnione. Natomiast rozdawnictwo publicznych pieniędzy i to takie na oślep, bez jakiegokolwiek kryterium dochodowego i tak dalej. Jedni mówią 500, 800, a może 1000 plus i tak dalej. Jedni mówią 2%, prawda, oprocentowania kredytów mieszkaniowych, dużo mówią 0%, a może jeszcze ujemny procent będziemy wymyślać. To są moim zdaniem bardzo często pomysły, które rujnują budżet, niszczą ekonomię naszego kraju i coś, co jeszcze chciałbym powiedzieć krytycznie o obecnej rzeczywistości, to jest to, że budżet państwa jest coraz większą fikcją, że znacząca część środków wyprowadzana jest poza budżet i dystrybuowana w sposób nieadekwatny do mechanizmów, które powinny funkcjonować w demokratycznym kraju. W 1989 roku, gdy likwidowaliśmy wszystkie fundusze celowe, likwidowaliśmy je z myślą, żeby budżet państwa był jedynym miejscem rozstrzygania problemów o priorytetach wydatkowych państwa. Budżet przedkłada rząd,
Natomiast zatwierdza go parlament, izba niższa i izba wyższa, podpisuje prezydent i tak powinno być. Natomiast trudno sobie wyobrazić tolerowanie sytuacji, w której znacząca część środków publicznych jest dystrybuowana w sposób niewystarczająco kontrolowany. Myślałem, że zakończymy czymś pozytywnym. Nie udało się. Niemniej dziękuję ślicznie. Janusz Steinhoff, były wicepremier, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję bardzo.